A więc chciałabym pokazać, jak złożyć grę o nazwie Fortune Teller, czyli Piekło Niebo. Mamy wycięty szablon i teraz najważniejsze jest to na początku, żeby po tych wszystkich liniach, które są tutaj zaznaczone, żeby je to po prostu złożyć we wszystkie możliwe strony, ponieważ to ułatwi nam składanie tego, tej gry na samym końcu. Dzieciaki będą miały mniej problemu ze złożeniem, więc wszystkie linie, które tutaj są, najlepiej złożyć, wygiąć we wszystkie strony. Kiedy już mamy ten szablon wygięty, następnie będziemy składać cały raz po kwadracie, ale na początku napisami do dołu. Napisy do dołu i składamy po kwadracie, czyli tutaj zginam wszystkie rogi, tak aby powstał nam kwadrat. Mamy tutaj, to się otwiera w górę, odwracamy i znowu robimy dokładnie to samo, po kwadracie składamy wszystkie rogi. Jeden róg zaginamy, drugi róg zaginamy, trzeci róg zaginamy, czwarty róg zaginamy. I jeżeli na początku dobrze zgięliśmy wszystkie te krawędzie, to teraz będziemy mogli bardzo łatwo tutaj włożyć od dołu paluszki i wypchnąć grę Fortune Teller. Następnie, żeby ta gra już tak nam została i utrwalona na dłużej, ja tutaj bardzo polecam, żeby tak ją zgiąć znowu we wszystkie strony, ją tutaj wymiątosić, wygiąć. Wówczas gra będzie się prawie, że sama automatycznie składała i rozkładała. Miłego grania!